Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 31. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną. I dzisiaj spotkanie nie przy herbacie, ale w bardzo wyjątkowym miejscu. Na mitycznej Atlantydzie jesteśmy na tak zwanych Morenas, czyli na niezwykłym zachodzie słońca, który dzisiaj obserwujesz razem ze mną. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie takim luźniutkim czasem motywacji, komunikacji, inspiracji, jak w każdą środę. I tak, by nie przedłużać, zaczynajmy. Dokładnie teraz, do 24 października, mamy tak zwany księżyc rosnący, czyli to jest taki czas, w którym koncentrujesz się, by coś przyciągnąć, coś zmaterializować, coś poruszyć, coś otrzymać. To jest czas, w którym wszystkie energie płyną w Twoim kierunku. I to jest taki moment, w którym najważniejsze jest, by skoncentrować się na tym, co pozytywne, ponieważ dokładnie teraz bardzo szybko materializują się wszystkie myśli. Czyli jeżeli cokolwiek negatywnego pojawia się, to klik i przełączasz na pozytywne, tak, aby to pozytywne przyciągnąć. Wiesz, gdy tak patrzę na tą wyspę przede mną, na której stoi ta latarnia morska, to przypomina mi się ten moment, który znasz z mojej powieści W zielonych oczach wiedźmy, czy Tajemnica wiedźmy z Folsin, gdy Mariam znalazła się u latarnika na wyspie Winks. I dokładnie to miejsce tak bardzo mi to przypomina. I myślę, że Tobie również. To miejsce zafascynowało mnie od początku, mimo że jest tutaj z jednej strony bardzo ciężka energia, z mojej lewej strony, a tutaj dokładnie w tym miejscu, w którym jestem, jest już taka bardzo świetlista, bardzo pozytywna. Dookoła mnie są wszędzie takie białe, jasne skały i w tym miejscu, w którym ja teraz jestem, zostało zalesionych kilka hektarów niezwykłą dewą, a mianowicie sosną. I ta sosna teraz po tych pierwszych opadach deszczu przybrała taki cudowny zielony kolor i taki piękny zapach. To tak, by poczuć, gdy spotykamy się razem, to, w którym miejscu ja teraz jestem, bo ta energia płynie do Ciebie, a sosna jest tym symbolem regeneracji, odnowy, życia. To jest roślina, to jest drzewo, które rośnie w najtrudniejszych warunkach. Potrafi dopasować się do suchej pogody, suchego podłoża, czasami podłoża, gdzie nie ma nawet ziemi, gdzie nie ma gleby, a mimo tego ona rośnie, rozkwita i przynosi plony. I to jest takie piękne i pozytywne. Popatrz, nasze dzisiejsze 31. spotkanie przed pełnią księżyca, ponieważ są wyjątkowe zwierzęta, wyjątkowi ludzie, którzy dają Ci jakąś wskazówkę, jakąś radę lub wsparcie, albo czasami są te istoty i nie mają one ciała, czyli są niematerialne i czujesz je tylko poprzez znalezienie białych piórek, poprzez piękny zapach, czy poprzez takie wyjątkowe momenty, jak ten naszego spotkania. Że siła wyższa, te właśnie istoty poprowadziły mnie dzisiaj tutaj, dokładnie w to miejsce. A muszę Ci się przyznać, że nie wiedziałam, gdzie dzisiaj się spotkamy. I poprowadziły mnie dokładnie w tym momencie zachodu słońca. I dokładnie w tym momencie kończę również nasze spotkanie, ponieważ powiedziałam już wszystko, co uważam za ważne. Kolejne rzeczy znajdziesz w Twoim miejscu mocy, to wszystko zmienia się i pojawia się coraz więcej wskazówek, coraz więcej pozytywnych rzeczy. Również pozytywną rzeczą jest to, że od kilku dni działają już maile, czyli znowu będziemy w tym kontakcie również e-mailowym, działają przypominajki, wszystko idealnie, udało mi się przemienić technicznie, doprowadzić do perfekcji. Są jeszcze takie malutkie rzeczy, nad którymi pracuję, również pewna niespodzianka. Jeszcze nie znalazłam tego rozwiązania, ale wiem, że siła wyższa mnie poprowadzi. Tak jak i Ciebie, każdego dnia prowadzi Twój przewodnik, którego nazywamy aniołem stróżem.
jak prowadzi cię ta siła najwyższych energii, którą nazywamy energią źródła, i jak twoi świetliści, przewodnicy i przyjaciele, które te energie nazywamy aniołami czy istotami światła, są obok ciebie i w każdym momencie, gdy tylko je o to poprosisz, pomogą ci, służą ci wsparciem, opieką i ochroną. Dziękuję. Spotykamy się jutro na 31. ceremonii, a ja w tym momencie kończę nasze spotkanie i życzę ci wszystkiego, co najpiękniejsze i najwspanialsze. Dziękuję. Twoja Maria Bukarti.